Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. To trzecia finałowa odsłona naszego programu. Dalej temat unijny gdzieś w tle nam się pojawia, ale w tej odsłonie konkretnie pytamy o Donalda Tuska. Czy Donald Tusk poniósł porażkę w Brukseli? Jak ocenić jego dorobek jako przewodniczącego Rady Europejskiej, a obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej, ważnej frakcji w Parlamencie Europejskim? Odpowiedzi będę szukał razem z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Biedroń, tygodnik sieci, portal w polityce.pl, również telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panowie, to jak to jest z tym Tuskiem? Może zanim przejdziemy do rzeczy, poprosimy o mały żart Marka Suskiego. Może będzie możliwość pokazania tegoż tweeta polityka Prawa i Sprawiedliwości na ekranie, który pozwolił sobie na pewną uszczypliwość wobec przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Oto jest ten wpis. Nocny telefon na Nowogrodzką. Tusk: panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Wszystko mi wychodzi. Wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej, wyszli parlamentarzyści z PO i Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej. Prezes, życzę kolejnych sukcesów. No, uszczypliwości polityczne, ktoś powie, że mało eleganckie, kto inny powie, że bardzo trafne, no ale chyba rzeczywiście jest coś na rzeczy, że Donald Tusk ma tę europejską karierę dość ciężką. No, idzie mu jak po grudzie, kolejne wyzwania, kolejne problemy. I jak teraz patrzeć na jego dorobek europejski? Mateusz Kosiński, prosimy. No tutaj żart Marka Suska uszczypliwy, aczkolwiek trzeba przyznać, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest jednak prawdziwym dramatem tej instytucji i nie jest korzystny ani dla Polski, ani dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla nas lepiej byłoby mieć to przeciwwagę dla duetu Paryż-Berlin i taką przeciwwagą na pewno był Londyn. I tutaj dla obozu Zjednoczonej Prawicy nie była to dobra informacja. No rzeczywiście Donald Tusk zdaje się politykiem, który poza tym, że zajmuje eksponowane stanowiska, co często jest podkreślane, raczej nie zapisze się jako polityk sprawny, który osiągał sukcesy, bo rzeczywiście ta liczba porażek jest, ilość porażek jest zbyt wysoka. Pewnych kwestii nie powinno się porównywać, bo jednak wyjście Fideszu, a Brexit to są zupełnie inne kategorie wagowe. Innym problemem jest w ogóle całej Unii Europejskiej, postawa Unii Europejskiej wobec koronakryzysu, i to zostanie również zapamiętane. Ja myślę, że Brexit i słabość Unii Europejskiej wobec koronakryzysu to są te dwa fakty, które zapiszą się w historii na koncie zarówno Angeli Merkel, która, jak wszyscy dobrze wiemy, jest takim prawdziwym kanclerzem Unii Europejskiej, jak i Donalda Tuska, który był jej politycznym podopiecznym. Mówiąc o Donaldzie Tusku, ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że wkrótce minie 10 lat od momentu, gdy Donald Tusk ostatni raz startował w wyborach powszechnych, demokratycznych. I to pokazuje też taki nonsens Unii Europejskiej systemowy, że Unią Europejską w pewien sposób rządzą politycy, którzy nie są poddawani żadnej, ale to żadnej ocenie ze strony wyborców. Trochę tak jak w Związku Radzieckim niestety. Nie są poddawani żadnej kontroli, żadnej ocenie wyborców. Trafna uwaga. No a przecież Donald Tusk miał możliwość sprawić się na takiej wielkiej arenie typowo demokratycznej. Mam tu na myśli wybory prezydenckie w Polsce i nie bez kozery zaprosiłem Wojtka, bo Wojtek był jednym z nielicznych dziennikarzy, który mówił: ostrożnie z tym Donaldem Tuskiem. Bardzo różnie może być z tym jego powrotem. Kiedy wszyscy od lewa do prawa mówili o tym, że Donald Tusk wróci, no i prawica będzie miała potężny orzech do zgryzienia, Wojtek już dużo wcześniej mówił o tym, że jeszcze różnie może być. No i rzeczywiście coś tu się wytarło, coś tu się zużyło, ta płyta już nie grała tak, jak brzmieć miała. Znaczy, były takie dwa momenty, które bardzo dobrze określają to, gdzie jest w polskiej, zaznaczam, polityce Donald Tusk. Może tym kawałkiem podłogi się zajmę. To pierwszy moment to są ostatnie tygodnie kampanii przed eurowyborami. I jest taka wielka impreza, w założeniu wielka impreza, taki europejski pochód ulicami Warszawy, połączony z hasłami oczywiście LGBT i tak dalej. No i wszyscy spodziewają się bimbalionów osób, które będą tam uczestniczyć.
skończyły. Tymczasem w potwornie rozgrzanej politycznie Warszawie, również przez temperatury, idzie w tym marszu kilka tysięcy osób. Tam bodajże były, nawet chyba ratusz mówił, że tam idzie 4 czy 5 tysięcy osób. No czyli kompletny dramat. W takim najbardziej ważnym momencie jest bardzo słaba impreza frekwencyjna. A co najważniejsze, w tym pochodzie osobą najważniejszą jest właśnie Donald Tusk, który ma jakby wesprzeć kampanię do Parlamentu Europejskiego. No klęska opozycji wyraźnia, kilkuprocentowa w tych wyborach. I kolejna scena, bardzo ważna, bardziej ją narysuję niż opowiem, to scena w zaciszu gabinetów najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim na czele, gdzie doradcy grzecznie dają do zrozumienia wysłaniu Donalda Tuska, że nie chcą mieć Donalda Tuska w kampanii prezydenckiej na prezydenta RP w Polsce. Nie chcą Donalda Tuska, nie chcą, żeby się pokazywał, nie chcą, żeby robił sobie zdjęcia z Rafałem Trzaskowskim, i rzeczywiście Donald Tusk usuwa się w cień. Możemy się śmiać z Donalda Tuska, możemy się wyzłośliwiać, ale to jest facet, który do pewnego momentu miał bardzo dużą intuicję polityczną. Na tyle tej intuicji mu pozostało, że zrozumiał, że w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego wystąpić w żaden sposób nie może, bo po prostu zaszkodzi. On sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo duży elektorat negatywny posiada Donald Tusk. I to jest właściwie na dzień dzisiejszy, zaznaczam, podkreślam, koniec Donalda Tuska w polityce, ale od wyborów prezydenckich jednak parę miesięcy minęło. Słabość, wyjątkowa słabość liderów Platformy Obywatelskiej, nie wiem, ilu tam jest tenorów, to już dobry chór chyba można byłoby zrobić z tego towarzystwa. No kiedyś było 3 w Platformie Obywatelskiej, no, właśnie, no i nieźle to wróżyło i nieźle, tej partii, tak. No, kilka lat rządów, szybko, to się sprawdziło. Szybko został tylko Donald Tusk. W każdym bądź razie dziś sytuacja jest taka, jaka jest. Ja zresztą powiedziałem, ja pamiętam, jak on zaczął tweetować. Tak? Taki moment, 2-3 lata temu, kiedy on zaczął być taki coraz bardziej aktywny na tym Twitterze. Niestety coraz bardziej hejterski również, bo i takie momenty były. I ja powiedziałem wtedy, bo tam w PiSie była panika, pamiętam, w części mediów publicznych, co to będzie miał wpływ na młodzież. Ja mówię, ludzie, nie. To jest człowiek, który każdym tweetem umniejsza sobie, każdą złośliwością, każdym słabym wystąpieniem. On będzie siebie i swoją pozycję osłabiał. Niestety tak się stało. Czyli astety dla części dziadersa politycznego, mówiąc językiem internetu. A nie widzisz pewne podobieństwo w jego wpisach z wpisami Giertycha? No to jest takie troszkę dziaderstwo już polityczne, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. A z litości też się nie odniosę do wpisu pana Suskiego. No to właśnie wpisów różnych polityków i analogii, to przypomina mi się sytuacja trochę wcześniejsza, jeszcze sprzed ery social mediów, czyli sytuacja z Aleksandrem Kwaśniewskim, który po 2 pełnych kadencjach prezydenckich, udanych, nieudanych, różnie można to oceniać, no ale powiedzmy, że Aleksander Kwaśniewski dał się poznać jako zręczny polityk, przynajmniej jeśli chodzi o własne otoczenie, własne środowisko. Wówczas też mówiło się, że lewica i demokraci, wówczas taki szyld funkcjonował, to będzie coś nowego i tutaj poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego będzie kluczowe. No okazało się, że to poparcie było raczej kamykiem obciążającym lewicę niż jakąś trampoliną do osiągnięcia sukcesu takiego, jak chociażby Sojusz Lewicy Demokratycznej osiągnął w 2001 roku. Pytanie do Mateusza Kosińskiego. Jaki jest obecnie status Donalda Tuska? Czy może będzie jakaś reaktywacja, tylko my po prostu nie doceniamy sytuacji, nie doceniamy okoliczności? Może one po prostu na nowo stworzą Donalda Tuska? Ja bym tutaj dostrzegł, że w polskiej polityce nie ma powrotów. Przepraszam, ale mam pogłos straszny. W polskiej polityce nie ma powrotów i pokazuje to nam historia ostatnich kilkunastu lat. Gdy politycy, którzy zajmowali najważniejsze funkcje w państwie, na chwilę znikają, to później zdarza się, że wracają, ale są to takie raczej honorowe stanowiska. Raczej są traktowani jako takie, nie wiem, bryloki polityczne, bym może tak brzydko określił, ale tak w rzeczywistości jest. Na przykład Lech Wałęsa po tym, gdy zdał urząd, jeszcze próbował później startować w wyborach, w zupełności zniknął. Aleksander Kwaśniewski, próba powrotu skończona fatalnie. Jerzy Buzek, no rzeczywiście zajął eksponowane stanowisko, ale to było stanowisko honorowe, on nie był motorem napędowym Platformy Obywatelskiej.
i tak dalej można wliczać. Można tutaj podać przykład może Jarosława Kaczyńskiego, który rzeczywiście był premierem, a później jego obóz zwyciężył, ale on nigdy się nie wycofał z tej bieżącej polityki i cały czas był liderem swojego obozu. Chociaż wcześniej w latach 90. była nawet mała przerwa parlamentarna, jeśli chodzi o karierę polityczną Jarosława Kaczyńskiego, i wówczas rzeczywiście powrócił. Tylko że on wtedy nie był osobą pełniącą władzę. Mówię o tym, że gdy się pełni władzę i się tą władzę traci, to bardzo ciężko wrócić. No Polska ma taką specyfikę, że chyba negatywnie oceniamy tych, którzy nami rządzili, i tutaj nie mam możliwości. Przykład, może Antoni Macierewicz. Chyba to był jedyny taki przykład, i to z prawicy, który pokazał, że można wrócić do pierwszoligowej polityki, prawda? Tylko czy on zniknął z pierwszoligowej polityki? No, chyba no tak, można mówić o listach Ligi Polskich Rodzin, Ruch Katolicko-Narodowy, pewna nisza, Ruch Patriotyczny, tak to się nazywało, i wówczas został znów zaproszony niejako przez Jarosława Kaczyńskiego do czynnej polityki. Także chyba to był jeden taki pozytywny przykład. Jeden z niewielu, tak, ale no, nie był to polityk, który pełnił funkcję, nie wiem, premiera, wicepremiera, szefa partii, tak, to rzeczywiście możemy tak szukać, ale ja mówię o takich przykładach, jak nie wiem, Silvio Berlusconi we Włoszech, który wracał, albo Churchill w Wielkiej Brytanii. No, polska polityka ma to do siebie, że negatywnie oceniamy tych, którzy byli, i szukamy czegoś nowego, chociaż widać tutaj poszukiwanie czegoś nowego. No ja powiem szczerze, że oni są w takim mocnym pasie, cała ta opozycja w takiej matni, no bo co by nie zrobili, to i wychodzi im źle. Gdy startują razem, nie udaje im się zwyciężyć. Gdy startują osobno, również tych zdobywają głosów zbyt mało. No oni są rzeczywiście w takiej kropce, nie wiedzą co zrobić, ale powrotu Donalda Tuska nie będzie. No nie ma tutaj tego poparcia krajowego, tak jak pan redaktor Bieleń powiedział. On będzie raczej traktowany jako taki, kiedy się mówi o takich mędrcach Europy, tam między innymi Lech Wałęsa miał być wśród tych mędrców, i chyba on będzie traktowany jako taki autorytet dla tego obozu, tylko że autorytet im dalej jest, tym lepiej dla obozu politycznego. Czyli tylko jedną rzecz do słów mojego przedmówcy. Bardzo mi się podobało to określenie brylaczyk polityczny przyczepiony do jakiejś partii. Tak, to będzie dokładnie w ten sposób wyglądało, że on będzie od czasu do czasu dawał po prostu duży wywiad. Pamiętacie kiedyś każdy wywiad Donalda Tuska to było wielkie wydarzenie. Jakieś małe trzęsienie ziemi polityczne, prawda? Czytano całość, czytano między wierszami. Dzisiaj kolejny wywiad do pana Donalda Tuska nie robi już kompletnie na nikim wrażenia. No jakaś złośliwość, która na Twitterze będzie żyła tam, powiedzmy, że 10 do 12 godzin i tyle. I to jest coś dla mnie jednak dziwnego w polskiej polityce. Ja też uważam, że nie ma powrotów, ale taka dewaluacja nieprawdopodobna, nawet w samym świecie dziennikarskim, czy opiniotwórczym, może szerzej, bo też komentatorów mam na myśli, jest dla mnie mimo wszystko niespodzianką, mimo że jeszcze raz powtarzam, Donald Tusk na to bardzo ciężko pracował. A w dobie mediów społecznościowych o to bardzo łatwo, co pokazuje kilka przykładów, jednak duża aktywność nie zawsze opłaca się autorom rozmaitych wpisów. A jeżeli mówimy o Donaldzie Tusku, jego pozycji w Unii Europejskiej, może poprosimy teraz o pewien obrazek. Otóż wypowiedź Jeana-Claude'a Junckera na temat Donalda Tuska i jego szans politycznych odnośnie jednej z funkcji. Poprosimy o taką wypowiedź. President Tusk is in the proceedings. Is your name, has your name been added to the list of names for presidency of the commission? No, fortunately not. I dlaczego Donald Tusk jako wytrawny polityk nie obrócił tego w żart, poklepał Jeana-Claude'a Junckera po ramieniu? Widać, że się w nim zagotowało. I może skoro mówimy o dziwnej relacji tych dwóch panów, może taka, nie wiem, szorstka męska przyjaźń, jaka łączyła swego czasu Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, teraz poprosimy o kolejne nagranie pokazujące pewne relacje Jeana-Claude'a Junckera i Donalda Tuska. Prosimy. Dawid. I tu dostaję sygnał z reżyserki, że jednak zmierzamy do końca, także chyba komentarz sobie darujemy, bo drodzy panowie, cóż można tutaj, szczerze mówiąc, powiedzieć? No chyba to jest wymowne i może jest tak, że my po prostu przeceniamy pozycję poszczególnych polityków na arenie europejskiej. W tym konkretnym przypadku przeceniamy rolę Donalda Tuska, bo możemy się zgadzać, nie zgadzać, dyskutować, polemizować, no ale pewne obrazki mówią więcej niż słowa i chyba będą stanowiły dobrą puentę naszego dzisiejszego programu. Czy Tusk poniósł porażkę w Brukseli? Niech to państwo ocenią sami.
obrazek mówi, co mówi, każdy może sam go zinterpretować. Serdecznie państwu dziękuję, dziękuję również moim gościom, byli nimi Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Dziękuję. I Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, tygodnik sieci również dziękuję telewizja bardzo. W polsce.pl. Dziękujemy, widzimy się drodzy widzowie już za tydzień, zostańcie z nami. Aleksander Majewski, gorące pytania.